Dzień dobry, nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej debacie z cyklu RODM Online. Przedmiotem dzisiejszej debaty jest wspólna polityka rolna. Tytuł dzisiejszej debaty to wspólna polityka rolna i wyzwania dla polskiego rolnictwa. Zanim przedstawię naszych gości, a także prowadzącego, kilka spraw technicznych, które tutaj wymaga podkreślenia. Debata jest dostępna na stronie Zoom. Jest także nagranie dostępne na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi oraz kampanii Chcę Wiedzieć Instytutu Spraw Obywatelskich. Mogą Państwo, i do tego gorąco zachęcam, zadawać pytania naszym panelistom. W drugiej części debaty będzie okazja, aby te pytania padły. Pytania możemy umieszczać zarówno w question and answer, czyli tutaj pytania i odpowiedzi na aplikacji na linku zoomowym, ale także możemy te pytania umieszczać pod wydarzeniem, pod nagraniem na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i kampanii Chcę Wiedzieć. Szanowni Państwo, wspólna polityka rolna kształtuje europejskie rolnictwo za pomocą gigantycznych pieniędzy. W latach 2021-2027 będzie to ponad 350 miliardów euro. Sposób wykorzystania tych pieniędzy miał być narzędziem zmiany i reforma wspólnej polityki rolnej miała uczynić europejskie rolnictwo bardziej zrównoważonym właśnie poprzez finansowe zachęty dla rolników, by tutaj odchodzili oni od praktyk szkodliwych dla środowiska. I dzisiaj właśnie między innymi tym będziemy się na dzisiejszej debacie zajmować. Będziemy zastanawiać się, czym jest ta wspólna polityka rolna, na jakich zasadach działa, na czym polega strategia od pola do stołu. To tylko kilka z pytań, które dzisiaj w trakcie debaty naszej padną. Ja mam teraz przyjemność przedstawić naszych gości. W debacie wezmą udział pani Danuta Pilarska, prezes Krajowego Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych Świętego Franciszka, Serce Ekoziemi oraz sekretarz prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witam serdecznie pani Danuto. Pani Danusiu, mikrofon trzeba Mikrofon włączyć. Proszę włączyć. A mikrofon trzeba włączyć. Witam serdecznie, dzień dobry. Przedstawiam dalej. Pani Justyna Zwolniska z Fundacji Strefa Zieleni, która należy do organizacji założycielskich Koalicji Żywa Ziemia. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I są także z nami przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Katarzyna Laskowska, naczelnik Wydziału Programowania Wspólnej Polityki Rolnej w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. I pan Tomasz Figurski, naczelnik Wydziału Realizacji Płatności Bezpośrednich w Departamencie Płatności Obszarowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszą dzisiejszą debatę poprowadzi prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski. Witamy. Dzień dobry. Ja tylko podkreślę na koniec, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi jest to projekt realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szanowni Państwo, po tym wstępie myślę, że możemy przejść do debaty. Dobrze, dzień dobry Państwu jeszcze raz. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. I zacznę trochę nostalgicznie. Ja wychowałem się na wsi. Pamiętam tą wieś. To były właściwie najlepsze czasy mojego dzieciństwa. Jeździłem do babci i bardzo chciałem tam spędzać każdą wolną chwilę. Pamiętam, jak po podwórku biegały kury, które sobie dziobały i szukały pożywienia glist. Pamiętam wykopki ręcznie, jak się chodziło po polu i zbierało ziemniaki, jak zbierałem również stonkę z pola, z ziemniaków, sianokosy, żniwa. I powiem szczerze, teraz jak wracam na wieś, na tą samą wieś, to jest to zupełnie inna wieś. Ja powiem szczerze, jestem, no bardzo boleję, że ona się tak zmieniła i właściwie dla mnie wieś mogłaby się zatrzymać na latach 70., 80., na moich właśnie dzieciństwie. Pamiętam tą wieś jako wieś złożoną z małych gospodarstw wiejskich, z takiej wspólnej pracy, z takiego wymiaru bliskiego życia i ziemi. Ta wieś miała taki wymiar. I tutaj pierwsze pytanie do Państwa.
Mamy wspólną politykę rolną. Ona z jednej strony mówi o tym, że będą wspierane właśnie małe gospodarstwa, rodzinne gospodarstwa rolne. Z drugiej strony dane mówią o polskich gospodarstwach, że jest ich tych małych coraz mniej. I czy ta wspólna polityka rolna faktycznie wzmocni te małe gospodarstwa, czy jednak znowu skończy się jak przez ostatnie kilka dekad, że silni i duzi staną się jeszcze silniejsi i jeszcze więksi, w sensie dużego biznesu rolniczego, przemysłowego, czy jednak faktycznie chociaż trochę ocalimy tych małych gospodarstw, a wręcz je wzmocnimy. To pierwsze pytanie, może ja pójdę tym razem alfabetycznie. Bardzo prosiłbym o odpowiedź pana Tomasza Figurskiego z Ministerstwa Rolnictwa. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście nie wiem dzisiaj jak wpłynie nowa wspólna polityka rolna na strukturę gospodarstw w Polsce i na ile te działania dotyczące małych gospodarstw będą skuteczne, ale mogę powiedzieć, że to co robimy już w tej perspektywie finansowej i to, co jest planowane na przyszłość, na pewno uwzględnia ten aspekt i nawet wzmacnia. Dużo też zależy od decyzji poszczególnych państw członkowskich. Są państwa członkowskie, które nie są zainteresowane utrzymaniem gospodarstw małych. Są też państwa członkowskie, które gospodarstwa małe definiują w zupełnie inny sposób niż my to robimy, z racji tego, że zupełnie inaczej wygląda ich rolnictwo. W tej chwili mamy już w zakresie płatności bezpośrednich, zwłaszcza zaszytych w tym systemie mnóstwo rzeczy, które pozwalają przekierować znaczną część wsparcia na gospodarstwa mniejsze lub średnie, bo tu nie chodzi tylko o gospodarstwa najmniejsze, ale również takie średnie, które mają szansę na rozwój, ale bez tej pomocy sobie po prostu nie poradzą, bo to jest ta główna baza, w której byśmy widzieli alternatywną produkcję żywności w stosunku do wielkich przedsiębiorstw, dużych gospodarstw komercyjnych. Mamy płatności dla małych gospodarstw, mamy płatność redystrybucyjną, czyli wprost przesunięcie części pieniędzy z płatności bezpośrednich od największych gospodarstw do tych małych i średnich. Mamy limity różnych płatności w poszczególnych sektorach, które też ukierunkowują płatności na gospodarstwa mniejsze. Mamy wreszcie całkowitą redukcję płatności dla gospodarstw największych, powyżej 150 tysięcy euro płatności nie są przyznawane. To wszystko jest już w tej chwili. Nowa perspektywa wzmacnia te mechanizmy, przy czym dużo będzie zależało od tego, jak to zostanie wdrożone na szczeblu krajowym. Z tego, co w tej chwili planujemy zrobić, aczkolwiek to jeszcze ta debata przed nami, to na pewno większość tych instrumentów zostanie utrzymana. To znaczy na pewno będzie cały szereg zaszytych różnych mechanizmów, które przekierowywałyby wsparcie i ukierunkowały je na te gospodarstwa mniejsze. Czy to pozwoli zahamować te spadki, o których pan był uprzejmy powiedzieć na początku? Mam nadzieję, że przynajmniej zmniejszyć dynamikę, bo niestety te rynkowe trendy też są bardzo silne i pewnie całkowicie się ich nie da zatrzymać. To może tytułem wstępu na razie tyle. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz proszę o odpowiedź na pierwsze pytanie panią Katarzynę Laskowską. Dziękuję bardzo. Ja dodając do tego, co mój kolega powiedział, powiem, że jeżeli chodzi o wsparcie dla małych gospodarstw, to zarówno w poprzednich perspektywach, jako w obecnej i przyszłej, te małe gospodarstwa były ważnym elementem przy planowaniu i później realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich, a w przyszłości wspólnej polityki rolnej. Ja chciałam powiedzieć, że w tej chwili
planując plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2021-2027, my już w ramach analiz SWOT mamy odzwierciedlenie i mamy wyartykułowane, zidentyfikowane potrzeby dla właśnie małych gospodarstw, dla tych mniejszych gospodarstw, zarówno jeśli chodzi o ich modernizowanie, jak również jeśli chodzi o kwestie na przykład wsparcia tych gospodarstw, które produkują żywność wysokiej jakości, czy o podwyższonej jakości, czy też dla tych, które realizują różnego typu inne działania, chociażby agroturystyczne, czy inne usługowe na obszarach wiejskich. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że ponieważ drugi filar wspólnej polityki rolnej jest przede wszystkim instrumentem inwestycyjnym, to również wszelkie działania, które są realizowane wokół, czyli te, które są związane z inwestycjami na obszarach wiejskich, czy z inwestycjami związanymi z przetwórstwem, również uwzględniają wsparcie dla małych gospodarstw, bo jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich, to ona trafia zarówno do tych mniejszych, jak i do większych gospodarstw. Natomiast jeżeli chodzi o przetwórstwo, no to chociażby w tym okresie programowania wprowadziliśmy właśnie wsparcie dla małego przetwórstwa i wprowadziliśmy wsparcie dla rozwoju handlu bezpośredniego, czyli możliwość sprzedaży przez rolnika bezpośrednio swoich produktów, a to przede wszystkim z myślą o tych mniejszych gospodarstwach. I trzeba powiedzieć jeszcze, że również w drugim filarze mamy płatności, które obszarowe, które służą również tym mniejszym gospodarstwom, tym gospodarstwom, które chociażby realizują programy rolno-środowiskowe, czy właśnie wsparcie dla gospodarstw prowadzących gospodarstwa ekologiczne, dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne, czy wreszcie wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach dla gospodarowania, tak? Gdzie też duża grupa to są małe gospodarstwa, bo to są między innymi obszary górskie i podgórskie. To tytułem wstępu też. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Teraz poproszę o wypowiedź, jak to wygląda z pozycji rolnika. Pani Danuta Pilarska. Pani Danuto, ile pani ma hektarów na początek i jak pani je obrabia? Później prosiłbym o odpowiedź na pytanie. Powiem tak, rolnikami zostaliśmy z mężem w 1998 roku w ustawie, pierwszej ustawy o przekazaniu gospodarstw w zamian za emeryturę. Byliśmy tu w województwie kujawsko-pomorskim jako pierwsi rolnicy z tej ustawy, a w kraju jako piąte. Także no, jest to w tej chwili już no, dobre 40 lat. Jako rolnik powiem, jeżeli chodzi o to, że to gospodarstwo zaczynaliśmy od 10-11 hektarach ze siedliskiem. W tej chwili mamy rodzinne gospodarstwo w granicach 200 hektarów, bo ja sama z mężem mam 24, syn ma powyżej 130, też gospodarstwo ekologiczne. Jeszcze syn ma z kolegą spółkę, także razem jest to 200 hektarów, które przez okres 30 lat tak się powiększyło. I nawet kiedyś nawet myślałam o tym, że gospodarstwo ekologiczne to tylko może być hektar 10, 15, 20. To na przykładzie mojego kolegi z Sądyża, co ma 300, to i w dobrej kulturze, i w dobrym podozmianie, to teraz się przekonałam po tylu latach, że gospodarstwo 200 hektarów ekologiczne to nie jest wcale tak dużo. Na czym to polega? Bo można sobie
bo tu szczególną uwagę trzeba zwrócić na płodozmian, bo bez płodozmianu tego gospodarstwa ekologicznego nie ma. Jeżeli zrobimy płodozmian, a mamy działkę 10 hektarów i tych działek mamy na przykład 7, to na całej działce jeden produkt sadzimy czy siejemy i nie jest to tak trudno. Jest to lżej później się pozbyć tego, sprzedać, bo w ilościach dużych, tirowych nie potrzeba jeździć na rynki. Najwyżej klienci jeszcze z tych resztek, co zostanie, przyjadą do domu i tak się nam to rozwinęło, że po prostu nie mamy co narzekać. Możemy tylko jedynie narzekać właśnie na tą wspólną politykę rolną dotyczącą akurat tutaj naszych oficjeli, którzy jadą do Brukseli i my nie mamy na to wpływu, co dla nas zrobią, co dla nas wywalczą. I w ostatnim czasie nie jest to korzystne dla rolnictwa ekologicznego, bo powiem, na czym to polega. Polega to na tym, że nasz minister no, głosował przeciwko ekosystemu, głosował przeciwko, jak w Zielonym Ładzie, że 25% rolnictwa ekologicznego. To jestem szokowana, bo jak Państwo może wiecie, to Polska, bo to jako ekspert do wojny byłam i szukałam materiałów, jest na 27 miejscu w czystości powietrza. Na 28 krajów w Europie. I Polska ma 25 miejsce w areale obszaru rolnictwa ekologicznego. To jest 3,1% na dzień dzisiejszy, a 6 lat temu mieliśmy 5. W Zielonym Ładzie jest założone 25%. Jest to bardzo przykre, ale jesteśmy na samym końcu Europy. I to jest przykre, bo żywność najwyższej jakości i powietrze, to dla mnie to jest wszystko to, co powinno być jako pierwsze, a nie jako ostatnie. Jeżeli chodzi o te małe gospodarstwa, to o małych to tak myślę, że mówimy do 50-60 hektarów, bo to są gospodarstwa zazwyczaj rodzinne, które może się nie powiększają, bo nie chcą, powinny mieć większe wsparcie. Bo też tutaj mieszkając na tej wsi, gdzie nie ma masztu, gdzie nie ma wiatraków, gdzie nie ma ulic, na tej wsi, no może najpiękniejszej wsi na świecie, ale i najszczęśliwszej, bo bez zagrożenia. Ale są to też rolnicy konwencjonalni, którzy nie do końca się ze mną zgodzą, ale mam tu wielki zaszczyt, że w mojej małej miejscowości już jest 5 gospodarstw ekologicznych. Ja egzamin zdałam, ale państwo polskie i minister na pewno nie. Dziękuję pani Danuta. Dziękuję za wypowiedź. Teraz poproszę o odpowiedź na pierwsze pytanie Justynę Zwolińską. Ja nie wiem, od czego zacząć, ale skorzystam z przywileju, że jestem osobą, która mówi ostatnia, więc pozwolę się trochę odnieść do wypowiedzi moich rozmówców. Zaczynając tutaj od naszego prowadzącego, który tak mówił pięknie z tęsknotą o wsi z lat 70., to ja chciałabym troszeczkę jednak rzucić cień na tą nostalgię, dlatego że lata 70. w polskim rolnictwie to moim zdaniem jest właśnie ten początek takiego marszu w niedobrym kierunku. Przede wszystkim mamy SKR-y, taką, że tak powiem, zaciąganie pożyczek pod rozwój hodowli trzody chlewnej, to wszystko oczywiście nie wypala, ale jeszcze gorsza wiadomość to jest wtedy zmuszanie rolników do coraz większego wprowadzania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, nawet bym powiedziała pewnymi takimi środkami terroru. Tak, to znaczy teraz jak my mówimy o tym, że rolnik świadomy to jest rolnik ekologiczny, który właśnie takich środków chemicznych i nawozów sztucznych stara się nie używać, bo wie, że mają one negatywne konsekwencje dla środowiska, klimatu i zdrowia człowieka, to w latach 70. rolnik, który nie chciał używać nawozów sztucznych albo pestycydów, to był określany właśnie mianem średniowiecza, zacofania, tak, osoby, która w ogóle nie jest nowoczesna i w sposób nowoczesny o tym rolnictwie nie potrafi myśleć. Natomiast chciałabym się jeszcze odnieść tutaj, sprecyzować kilka rzeczy, dlatego że ja bym pana naczelnika może poprosiła tutaj, dlatego że z tego, co ja się orientuję, to definiowanie, małe gospodarstwo jest zdefiniowane i mamy 2/3 małych gospodarstw z całej Unii Europejskiej, także to nie jest generalnie tak, że my w ogóle jesteśmy regionem, które jest pozbawione małych gospodarstw.
Natomiast na pewno różnie definiowane jest to, co to jest gospodarstwo rodzinne, bo to już zależy od systemu krajowego w każdym państwie członkowskim. To poprosiłabym ewentualnie o jakieś wyjaśnienie, bo może ja po prostu czegoś nie wiem. I ja rozumiem, że Państwo tutaj z ministerstwa nam przedstawiali cały wachlarz, całą pełną taką listę rzeczywiście płatności, które powinny iść do małych gospodarstw, czy też płyną do małych i średnich gospodarstw w Polsce. Problem jest jednakże taki, i też tutaj Pan Naczelnik był uprzejmy to zauważyć, że nie jest kwestią otrzymywanie dopłaty, która jest, że tak powiem, która ma na celu oczywiście podniesienie dochodu gospodarstwa rolnego, bo taki jest cel dopłaty bezpośredniej, tak, i powiedzmy innych też płatności, które są przewidziane również w PROW-ie, chociaż PROW w założeniu ma nam dawać pieniądze na jakiś rozwój, na jakąś inwestycyjność, ale prawda jest taka, że te małe gospodarstwa zwłaszcza traktują po prostu to jako pewne uzupełnienie tego dochodu i nie przekłada się to później na tworzenie pewnych form rynkowych, tak, które pozwoliłyby na to, żeby powstała też pewna sprawczość, pewna samodzielność, pewne zaplecze dla żywności produkowanej lokalnie i znowuż tutaj to bardzo chętnie jest powtarzane i bardzo jest też powtarzane chętnie przez ministerstwo, żywności wysokiej jakości też, czy też nawet tutaj zostało użyte podwyższonej jakości żywności. Więc ja sobie pozwolę zadać pytanie, cóż to jest ta żywność tej wysokiej jakości? Gdzie jest zdefiniowana ta wysoka jakość żywności, tak? Bo to ma, ja uważam, zasadnicze znaczenie, skoro posługujemy się terminem, który ma się odnieść do naszego rolnictwa, to ja bym bardzo prosiła, żebyśmy mówili bardzo też precyzyjnie. I teraz, nawiązując właśnie do tej żywności wysokiej jakości, chciałabym połączyć się z tym, co mówi pani Danuta Pilarska, jeżeli chodzi o rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Jeżeli mówimy o ochronie małych i średnich gospodarstw i łączymy je, tak jak powiedziała tutaj pani Laskowska, z jakością żywności, to musimy sobie zadać pytanie, co robimy, żeby rozwijać rolnictwo ekologiczne w Polsce. I niestety tutaj znowu mamy bardzo niekorzystne informacje, bo po pierwsze, nie mamy dobrej strategii, rzeczywistej strategii, którą byśmy wdrażali również za pośrednictwem instrumentów finansowych. I druga rzecz jest taka, i mamy spadek, tak, o czym pani Danuta też powiedziała, i liczby gospodarstw, tak, a w zakładanej strategii od pola do stołu mamy podnieść powierzchnię pod produkcją ekologiczną do 25%. W tej chwili mamy 3,1% pod powierzchnią, Austria ma 26%. Także mamy dla porównania. Nie mamy tej strategii rolnictwa ekologicznego, a jeżeli mówimy już dokładnie o finansach, o które się tutaj Rafał zapytał, to chciałabym zwrócić uwagę, że nie dalej jak pół roku temu 173 miliony euro zostały zabrane z rolnictwa ekologicznego i przesunięte na obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które niczego nie produkują, i w żaden sposób się mają do ochrony środowiska i klimatu, a z pewnością w żaden sposób się mają do jakości, do żywności o wysokiej jakości. I myślę, że ja będę dzisiaj chyba pełnić w tej dyskusji taki głos krytyczny, ale jestem też przygotowana na kontrargumenty, które mnie przekonają, że jest lepiej niż ja myślę i mówię. Dziękuję bardzo. Dobrze, ja rozumiem, że też panelistka jest przygotowana na pochwalenie Ministerstwa Rolnictwa, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na pewno, przepraszam, tylko tutaj słowo jest takie, no na pewno widać to, że są pewne działania czynione takie, które, no jest jakaś myśl o tych małych, średnich gospodarstwach, także no nie można się, tak powiem, skupić tylko na krytyce. Natomiast niepokojące jest to, bo został wspomniany SWOT. My otrzymaliśmy teraz potrzeby, które są określone przez ministerstwo na potrzeby Krajowego Planu Strategicznego. Tam nie ma ani słowa o rolnictwie ekologicznym. Za to jest wspomniana strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i rybactwa, w której nie ma ani słowa z kolei o ochronie środowiska. Więc jeżeli mamy iść z linią polityki w Unii Europejskiej, która mówi o tym, że mamy być neutralni klimatycznie do 2050 roku i mamy zazieleniać tą wspólną politykę rolną, to na razie bardzo mi przykro, ale w dokumentach, które są tworzone przez Ministerstwo Rolnictwa, no niespecjalnie to widać.
Dobrze, ja zanim zadam drugie pytanie, to pozwolę sobie poprosić pana naczelnika ministerstwa, bo tutaj padły przynajmniej dwa pytania takie konkretne ze strony w ostatnim głosie. Czy pan mógłby się odnieść do tych kwestii? No tak, mogę spróbować, pewnie nie do wszystkich. I chyba jest ich trochę więcej, więc no ale dobrze, po kolei. Definicja małych gospodarstw. Ja rozumiem, że pani ma na myśli system płatności dla małych gospodarstw. On faktycznie jest zdefiniowany nie jako co to jest małe gospodarstwo, tam jest trochę inny zastosowany mechanizm. Otóż płatności dla małych gospodarstw są do 1250 euro. To oznacza, że każdy, kto dostaje do 1250 euro, w pewnym sensie jest mały. Ale to jest system dobrowolny, wiele państw z niego nie korzysta, co pokazuje też, że 1250 euro to jest ten próg, który w wielu państwach członkowskich po prostu nie odpowiada tej strukturze i w zasadzie tam takich gospodarstw albo nie ma, albo nie mają znaczenia, albo państwo nie jest zainteresowane ich utrzymywaniem. To jest próg, który się sprawdza w gospodarstwach głównie w takich krajach jak właśnie Polska, Rumunia, Bułgaria, te kraje, o których wiemy, że ta struktura jest mocno rozdrobniona i tu faktycznie taka próba zdefiniowania pośrednio tych małych gospodarstw w przepisach unijnych nastąpiła. W naszym przypadku my z tego korzystamy, ale ja mówiąc o małych i średnich gospodarstw nie do końca mam na myśli dokładnie ten instrument, czyli te gospodarstwa do 1250 euro, dlatego że my patrzymy na tę strukturę bardziej pod różnymi kątami, w zależności od tego, jaki instrument projektujemy. W przypadku płatności do zwierząt na przykład, nie mówimy tu o kwocie płatności ani powierzchni, tylko sprawdzamy tutaj strukturę tych stad i tej produkcji zwierzęcej. Widzimy te procesy koncentracji produkcji mleka na przykład, które następują. Widzimy to, co się dzieje z łąkami, z trwałymi użytkami zielonymi, że one po prostu te zwierzęta z tych gruntów znikają. Widzimy to, że następuje znaczna koncentracja w niektórych województwach, a z kolei w innych faktycznie ta produkcja no, po prostu zanika. Więc to, w jaki sposób my definiujemy małe gospodarstwa lub te małe i średnie, czy to, gdzie powinniśmy interweniować, nie zawsze daje się zdefiniować jednym prostym kryterium, na przykład hektarowym albo kwotowym. To a propos tej definicji. Może tak krótko o gospodarstwach ekologicznych. Tu nie jestem ekspertem, ale jeśli mogę, tu padły pewne liczby. Najpierw pani Danuta była uprzejma powiedzieć o 5% czy 6%, później pani Justyna o 3,1%, jeśli dobrze zanotowałem. To jest wszystko mało, ja się zgadzam, ale to też pokazuje, że produkcja żywności w Polsce no siłą rzeczy odbywa się w gospodarstwach konwencjonalnych. Ten procent, który tu został wskazany, pokazuje, że nie możemy teraz wszystkiego przekreślić, prawda, całej pozostałych 97% gruntu i rzucić wszystkie środki na gospodarstwa ekologiczne, bo oczywiście trzeba dążyć do poprawy tego, pewnie tego wskaźnika, no ale też musimy pamiętać o tym, że no jednak w zasadzie większość, albo jak nie prawie cała żywność w Polsce jest produkowana w gospodarstwach konwencjonalnych. Co do tego, czy jest to zgodne z programami Unii, na ile my jesteśmy zgodni. Więc ja powiem tak. Z całym zrozumieniem i potrzebą i mówienia o gospodarstwach ekologicznych, o zdrowiu żywności, o dbałości o środowisko, o klimat. Trochę mi się wydaje, że dzisiejsza
debata publiczna, nie mam na myśli naszej tutaj rozmowy, tylko generalnie dzisiejszą debatę, jest zdominowana przez te kwestie, a trochę zapominamy o tym, że wspólna polityka rolna to nie jest tylko środowisko. To znaczy wspólna polityka rolna, cele dla tej polityki są określone w traktacie. My jesteśmy urzędnikami, musimy się trzymać litery prawa i tam wyraźnie jest powiedziane, że na przykład główną funkcją płatności bezpośrednich jest wsparcie dochodów, prawda, rolników. 97% rolników w Polsce ma dochody niższe od parytetowych. To znaczy, że 97% rolników jest w gorszej sytuacji ekonomicznej niż reszta społeczeństwa, niż inne grupy zawodowe. Dodatkowo 5% z tych 97% osiąga ten dochód parytetowy tylko dzięki płatnościom bezpośrednim. Pozostałe 92% nawet mimo płatności nadal nie jest w stanie dorównać do tego poziomu. To nadal jest bardzo istotna funkcja tego wsparcia i wspólnej polityki rolnej w ogóle. Czy małe gospodarstwa i średnie źle wydają te pieniądze? Ja wierzę, że obywatele najlepiej wiedzą, co ich gospodarstwom jest potrzebne, jak najlepiej mogą te środki wykorzystać. Badania prowadzone w ramach na przykład badania Polska Wieś Rolnictwo pokazują, że znaczna część tych środków z płatności bezpośrednich, które nie są uwarunkowane wydaniem na żadne konkretne cele, jest wydatkowana albo na inwestycje w gospodarstwach, albo na środki produkcji, środki ochrony roślin, nawozy i takie rzeczy. To są pieniądze, które pomagają w prowadzeniu produkcji. Owszem, jest część tych pieniędzy wykorzystywana na cele konsumpcyjne, no ale między innymi taki jest cel płatności bezpośredniej, wsparcie dochodów rolników. Więc wydatki konsumpcyjne też spełniają tę rolę. Co więcej, czy jeżeli państwo czy Unia Europejska, że trzeba budować, nie wiem, biogazownie, robić takie inwestycje, a inne, czy to będzie korzystniejsze niż sytuacja, w której to rolnicy sami decydują, jak te środki przeznaczyć? Ja nie mam takiego przekonania i jestem pewien, że ten podział na to, że część środków jest ściśle ukierunkowana i określona przez państwo, a część jest pozostawiona do swobodnej decyzji rolników, ma sens. Wierzę, że to ma sens. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę zapominamy o dużych osiągnięciach płatności bezpośrednich i wspólnej polityki rolnej, które już o tym, że udało się pokonać sporo problemów dzięki tej polityce, których już dziś chyba trochę nie widzimy. Problem cen żywności rosnących, problemy z konkurencyjnością, z wykorzystywaniem przewag konkurencyjnych na rynku światowym. Zanik produkcji rolniczej w niektórych regionach, zahamowanie tego spadku. Wiele rzeczy, które dzięki między innymi płatnościom bezpośrednim udało się już osiągnąć i dziś przez to, że ta debata jest zdominowana z oczywistych względów, ja to rozumiem, przez kwestie środowiskowe i klimatyczne, trochę moim zdaniem o tych osiągnięciach zapominamy, a nie powinniśmy. To tyle, jeśli o mnie chodzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja przejdę do drugiego pytania i poproszę o głos w odwrotnej kolejności alfabetycznej tym razem. Drugie pytanie to taka refleksja, że z jednej strony strategia Unii Europejskiej zakłada wsparcie, wzmocnienie lokalnych systemów produkcji i dystrybucji, strategia od pola do stołu, a z drugiej strony w Polsce mamy od 2006 roku
taką sytuację, jedni mówią bardzo złą sytuację, to znaczy, że odsuwa się termin wprowadzenia zakazu stosowania pasz opartych na GMO. I czy tutaj Państwo widzicie jakąś sprzeczność? Jeśli tak, to z czego ona wynika? Co w tym aspekcie można zrobić? Proszę o jako pierwszą przedstawicielkę Koalicji Żywa Ziemia Justynę Zwolińską. Ja pozwolisz, Rafale, dopytam jeszcze o Twoje pytanie, bo czy rozumiem, że mówisz o tym jednym z celów strategii od pola do stołu, którym jest na pewno skracanie łańcuchów dostaw. Tak, przy jednoczesnej tej zależności, którą szczególnie pokazał COVID, że opieramy się głównie na importowanej śrucie sojowej. Tak. No, opieramy się dlatego, że 41% produkcji rolnej w Unii Europejskiej to jest produkcja zwierzęca. Przy czym ona 73% tej produkcji jest w bardzo takiej dużej koncentracji, czyli w gospodarstwach tak zwanych dużych, gdzie to się mówi, że powyżej 100 tysięcy euro, tak? Ona wysokość produkcji jest, wartość produkcji. Plus tego sami mamy 78% ziemi rolnej pod uprawami paszowymi, czyli to są uprawy, które są przeznaczone do konsumpcji przez zwierzęta, a nie bezpośrednio przez ludzi. Jest to, ja bym powiedziała tak, że jest to duży problem i środowiskowy, ale też bym powiedziała w bardzo dużym stopniu dla zdrowia publicznego, bo tutaj pan naczelnik na przykład mówił o tych dokonaniach związanych z tym, że mamy jakieś przewagi konkurencyjne. Ja rozumiem, że pan tutaj się odnosił do PKB z eksportu, tak, czyli głównie tego naszego potencjału, na przykład jeżeli chodzi o jajka, o mięso drobiowe, również powiedzmy, no mięso wołowe powiedzmy w mniejszym stopniu, o wieprzowinie w tej chwili możemy zapomnieć, bo mamy ASF. Ja nie wiem, co właściwie mam powiedzieć, tak, dlatego że ja uważam w ogóle, że słowo konkurencyjność powinno zniknąć z rolnictwa, że jest to największe zło, konkurencyjność to jest największe zło wolnego rynku i podporządkowania rolnictwa potrzebom przemysłowym, które w ogóle weszło do tego sektora. Debata nie jest zdominowana przez środowisko. Debata jest zdominowana dlatego, że jeżeli stracimy ekologiczną podstawę do produkcji rolnej, czyli tak zniszczymy zasoby naturalne i doprowadzimy do takiego kryzysu klimatycznego, że już będzie nie wiadomo, kiedy pada, kiedy jest susza, kiedy jest nawalny deszcz, kiedy jest przymrozek, nie wiadomo, co się po prostu będzie działo w przyrodzie, to proszę sobie teraz wyobrazić, ile będzie pan musiał dać pieniędzy rolnikom, żeby oni mieli jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa. Czy co, czy odpowiedzią będzie to, że przeniesiemy całą produkcję zwierzęcą w sposób przemysłowy pod dachy, tak jak to zrobiliśmy i rozdzieliliśmy produkcję zwierzęcą od produkcji roślinnej w ten sposób, że po prostu mamy coraz większy problem z glebą i coraz większą erozję gleby? My tak naprawdę oparliśmy naszą politykę, proszę tego oczywiście nie brać osobiście do siebie, bo ja rozumiem, że pan jakby jest tylko osobą odpowiedzialną za pewien wymiar w ministerstwie, ja mówię ogólnie. To jest polityka rolna, która jest oparta na absolutnie chorych zasadach i teraz my próbujemy to zmienić, dlatego że bez środowiska i bez stabilnego klimatu my za chwilę przestaniemy być bezpieczni żywnościowo. Dlatego, że my nie będziemy w stanie produkować, bo rolnictwo bezpośrednio od tego środowiska, od tego klimatu zależy. I to, o czym tutaj zostało wspomniane, to skracanie łańcuchów dostaw, świetnie to pokazuje. Dlatego, że żywność powinna być produkowana lokalnie, a nie konkurencyjna z przewagą eksportową. To do niczego nie służy. 300 gmin w tej chwili w Polsce, już ponad, broni się rękami i nogami przed inwestycjami związanymi z dużą, intensywną produkcją zwierzęcą. Nikt nie chce mieszkać koło fermy. Nikt. Nie, czy ubojni dużej, czy dużego zakładu takiego przetwórczego. Dlatego jeżeli ja mam naprawdę, ja to dlatego mówię, że obawiam się, i to mi, ja z przykrością to słyszę, że pan również rozumie rozwój rolnictwa jako kontrę ekologii do ekonomii, a my chcemy, ja mam wrażenie, że i pani Danuta i ja, i tutaj chcemy jakby podkreślić, że rolnictwo się może wspaniale rozwijać w połączeniu ekonomii z ekologią.
I co widać, to nie jest tylko jakby puste słowa, dlatego że praktyka państw członkowskich, nie wszystkich oczywiście, ale szczególnie tej starej Unii Europejskiej, pokazuje, że oni właśnie idą w takim kierunku myślenia. PKB Austrii z eksportu polega na tym, że oni eksportują żywność właśnie wysokiej jakości po świetnych cenach, a taniej sobie sprowadzają surowce, tak? I dlatego mają zawsze ten obrót na plusie. Ja nie wiem, dlaczego my nie możemy do tego dojść. Ja nie rozumiem, dlaczego rolnictwo ekologiczne musi być prezentowane bez przerwy, bo tak jest w debacie publicznej prezentowane, jako niewiarygodne zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Strategia od pola do stołu mówi bardzo wyraźnie, do 2030 roku mamy mieć 50% mniej pestycydów, 50% mniej najbardziej niebezpiecznych pestycydów, 20% mniej nawozów sztucznych i o prawie 50% mniej środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji zwierzęcej, czyli krótko mówiąc antybiotyków. Jeżeli takie są założenia, ja nie mówię, że one wejdą w pełni w życie, dlatego że już widać, że jest próba rozmiękczania tych strategii. W głosowaniu Parlamentu Europejskiego też to było widać, że już nie są to tak ambitne cele, które jakby powinny być, tak? To zwłaszcza widać, jak zostały potraktowane jako schematy, ale może o tym za chwilę. Ja mam pytanie, czy my będziemy tacy konkurencyjni i będziemy jedli żywność z glifosatem i będziemy tacy konkurencyjni i będziemy jedli mięso z antybiotykami? Czy właśnie postawimy na coś takiego, żeby dawać pieniądze tym rolnikom, którzy produkują w zgodzie z ochroną środowiska i ochroną klimatu, dostarczają dobrą żywność, zdrową żywność, ja wiem, że to nie powinno się mówić zdrowa żywność, odżywczą i bezpieczną dla konsumentów o wysokiej jakości? Czy będziemy myśleli o tym, ile możemy jeszcze mięsa wysłać do krajów globalnego południa, żeby tam rozwalić rynki lokalne żywności, bo będziemy mieli bardzo duże przewagi konkurencyjne. To jest naprawdę moim zdaniem odwrócony sposób myślenia o rolnictwie i wyłączania go, traktowania go jako przemysł, samego jako środek produkcji do zrobienia jak najszybszego, jak największego zysku, a środowisko nagle się okazuje, że to jest zupełnie niepotrzebne, czyli rozumiem, że gleba, woda, dobre powietrze, to jest kompletnie niepotrzebne, to są kompletnie niepotrzebne sprawy w rozwoju rolnictwa. A polityka Unii Europejskiej, przynajmniej próby jej zmiany, pokazują, że absolutnie i producenci, i konsumenci mają tego serdecznie dosyć. Także ja uważam, że takie ustawienie właśnie debaty, że coś ekologicznego to jest nieekonomiczne, jest absolutnie błędne i prowadzi również do mówienia rolnikom takich rzeczy, gdzie oni później widzą w ekologii, zamiast widzieć szansę, którą daje strategia od pola do stołu, to rolnicy polscy widzą w tym zagrożenie. I zupełnie nie biorą pod uwagę, że to zagrożenie może płynąć z tego właśnie, jak będą środki w Polsce wykorzystywane. I ostatnie zdanie jeszcze może powiem, żeby nie było tak, że to jest tylko moja opinia. Prawie 4000 naukowców wysłało w zeszłym roku list do Komisji Europejskiej. Można go przeczytać, bo on jest w formie artykułu naukowego. Dlatego tam nikt nie był gołosłowny, posługując się danymi informacjami. Mówiąc o tym, że przestańmy płacić dopłaty bezpośrednie, po prostu dlatego, że taki mamy system, tylko zacznijmy płacić rolnikom za dostarczanie dóbr publicznych. I to jest oficjalnie przyjęta nomenklatura przez Komisję Europejską i w polityce Unii Europejskiej. Dobra publiczne, panie naczelniku, są również związane z tym, jakie mamy środowisko i również wieś, jeżeli dywersyfikujemy jej dochody, musi z tego środowiska korzystać. Chociażby agroturystyka, o której pan wspomniał, turystyka wiejska i wszystkie inne rzeczy, które są związane również z jakością życia na obszarach wiejskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos i proszę o odpowiedź na drugie pytanie panią Danutę Pilarską. Ja jestem zszokowana, nawet przerysującą wypowiedź tutaj mojej koleżanki, która mówiła, ale jestem również zszokowana z pana, który tutaj z ministerstwa tak powiedział, że po prostu jakby nóż mi w serce włożył. Jak może pracownik Urzędu Ministerstwa w taki sposób powiedzieć, że rolnictwo to jest rolnictwo nieekologiczne, to się tylko liczy.
I teraz, żeby było lepiej, to może tutaj powiem, że z mediów dowiedziałam się, że Polska na posiedzeniu specjalnej Komisji Rolnictwa SCA 12 października na temat reformy wspólnej polityki rolnej była za tym, żeby programy ekologiczne były dla krajów dobrowolne, a nie obowiązkowe. To znaczy nie te 25% do 50%, tylko że no, akurat Polska i jeszcze parę krajów, w tym Grecja, Rumunia, Chorwacja, to do tej pory Polska miała status rolnictwa bez ekologii ekologicznego. A dla mnie jest mi przykro dzisiaj powiedzieć, że Polska jest śmietnikiem świata. Jak ja to widzę na moich kolegów konwencjonalnych, to powiem na przykładzie, bo o tym będę mówić, bo jestem rolnikiem, że potrafią raz w tygodniu na rzepak pryskać, na zimową pszenicę to samo. I teraz jeżeli taka roślina dostanie z 20 oprysków, na przykładzie tej pszenicy ozimej, to przychodzi okres wegetacji i ona nie ma. A dlaczego nie ma? Przedłożyć to na człowieka. Niech człowiek weźmie tylko tabletkę i nie odżywia się ekologicznie. To co w organizmie się dzieje? I przykro mówić, że na przykład w Europie się mówi o tym, żeby po prostu ograniczyć środki ochrony roślin, ograniczyć nawozy, bo jeszcze krok do przodu to jest cmentarz dla nas wszystkich, bo my to mamy zjadać. Polska jest śmietnikiem świata dlatego, że jest hotelarnią dla duńskich warchlaków, dla duńskich prosiąt. To jest krótki cykl czteromiesięczny, wysoka białkowa pasza. Gdyby to świnia dalej żyła, to zdechnie z tego jedzenia, bo białka można tylko dać do 10%. I nikt o tym nie mówi i dalej to jest, minister Ardanowski obiecał, że opodatkuje te przemysłowe tucze. I nic takiego się nie stało. My powinniśmy to wszystko wyeliminować i stać się tą polską żywnością najwyższej jakości. A w tej chwili niech wszyscy usłyszą, Polska nie ma żadnej dobrej żywności poza żywnością najwyższej jakości ekologiczną zielonym listkiem. Bo ta reszta to jest tak, co się robi jak nie ma wegetacji? Roundup, glifosat. A co robi glifosat w organizmie? Zabija komórki ludzkie. Nawet badania światowe wykazały, że w piwie ekologicznym tylko jedno piwo niedostępne w Polsce nie miało śladu glifosatu. A w tej chwili nawet są normy, że dla pszenicy jest duża norma, że może być glifosat, a dla rzepaku i nikt tego nie kontroluje. Czy w takim mamy systemie być, jak tutaj pracownik Urzędu Ministerstwa, to dla mnie to jest taki przekaz, jakby Polska naprawdę tylko mogła pryskać, nawozić, tylko pytanie, a kto to ma jeść? To ma być apteka, a to nie ma być trucizna, bo to jest trucizna. Glifosat zabija komórki ludzkie, żywność przemysłowa po prostu też nie jest korzystna dla organizmu, no bo co? Ja miałam możliwość i mam możliwość patroszenia gęsi. Na tym przykładzie powiem, gęś ekologiczna od lutego do grudnia i gęś konwencjonalna od maja do grudnia. To co jest w środku w tej gęsi, która pół tyle żyła, a co jest w środku w tej gęsi, co 10-12 miesięcy żyła? Tam w tej gęsi ekologicznej to w środku jest tak, jakby było tydzień, jak noworodek. Wszystko pachnące, stabilne, a w tej gęsi przemysłowej, gdzie jest ta pasza to i GMO, to jest totalny smród. I tak jest w organizmach ludzkich. Przecież jeżeli chodzi o Polskę, Polska jest krajem rolniczym, gdzie tylko spojrzeć rośnie kukurydza. Moje pytanie, po co nam ściągać paszę i od kogokolwiek? Czy to korporacje tak porobiły, że to jest obowiązek? W Polsce tych polskich świń na wsi, my mamy świnie, mamy bydło, mamy kury, ale coraz mniej na wsi tych świń jest. Ale to wcale nie świadczy wcale, że jest mało. A te wszystkie inne świnie z tego przemysłowego tuczu, to w ogóle nie powinni być sprzedawane i ludzie tego nie powinni kupować, bo to jest trucizna. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Dużo mocnych słów.
Proszę teraz o być może też odniesienie się do niektórych fragmentów panią Katarzynę Laskowską, przepraszam, z ministerstwa. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście takie bardzo dużo troski w tych słowach o środowisko w Polsce i o rolnictwo. I ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Po pierwsze, bo tutaj padła informacja, że minister na forum Rady głosował przeciwko tym rozwiązaniom środowiskowym. Ja chciałam powiedzieć, że nie, że jak najbardziej Polska była przychylna wysokim ambicjom środowiskowym. Polska walczyła jedynie o elastyczność, ponieważ tutaj padła kwestia ekoschematów czy też ekoprogramów. To jest nowe narzędzie, które będzie realizowane w ramach planu strategicznego. Do tej pory ono nie było realizowane, nie tylko u nas, ale we wszystkich innych krajach członkowskich. I my po prostu mieliśmy obawy, na ile to działanie będzie funkcjonować dobrze, a ponieważ to są płatności roczne, to chodziło o to, żeby móc zapewnić państwom członkowskim elastyczność, żeby nie tracić środków, które są przeznaczone dla rolników i dla rolnictwa. Druga sprawa to tutaj pani Justyna mówiła o tym, że właśnie otrzymała do priorytetyzacji potrzeby i nie widzi tych potrzeb środowiskowych. Ja chciałam powiedzieć, że potrzeby, które zostały zidentyfikowane, były identyfikowane w oparciu o 9 SWOT-ów dla 9 celów szczegółowych planu strategicznego. Z czego 4 tak naprawdę cele, to są cele związane ze środowiskiem, bo tam są cele dotyczące kwestii klimatu, ochrony środowiska, ochrony wód, gleb. I jest 9 cel szczegółowy, który jest ściśle powiązany z kwestią strategii od pola do stołu, gdzie mamy z jednej strony kwestię z obniżenia właśnie antybiotyków, stosowania antybiotyków, z drugiej strony kwestie obniżenia stosowania nawozów i pestycydów, i te elementy również w tych potrzebach są. Ja chciałam powiedzieć, że my w tej chwili oczekujemy od Komisji Europejskiej na rekomendacje dotyczące sposobu wdrożenia w ramach planu strategicznego dla Polski, wdrożenia właśnie tych celów określonych przez strategię od pola do stołu. Będziemy wiedzieli, w jaki sposób widzi Komisja Europejska potencjał Polski, między innymi jeśli chodzi o rozwój rolnictwa ekologicznego. A tutaj chcę powiedzieć, że mamy ramowy plan rozwoju żywności i rolnictwa ekologicznego. I on jest w tej chwili aktualizowany w związku między innymi właśnie ze strategią od pola do stołu. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że my tutaj możemy dyskutować na ten temat i wsłuchiwać się w zdania i w opinie naszych partnerów społecznych i gospodarczych, bo wydaje się, że warto poszukiwać jak najlepszych rozwiązań. My jesteśmy za tym, żeby poprawiać jakość rolnictwa, również tego konwencjonalnego, między innymi poprzez zwiększenie jego precyzji, tak aby właśnie nie stosować dużych ilości antybiotyków czy dużych ilości pestycydów i nawozów. To również jest kwestia związana z paszami. Tutaj jest program rozwoju krajowych pasz wysokobiałkowych. Ja nie jestem ekspertem, więc w tej kwestii możemy udzielić odpowiedzi szerszej na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani bardzo. I ostatni głos w tej rundzie należy do Pana Naczelnika. Proszę o stosunkowanie się do drugiego pytania, być może do różnych uwag poprzednich głosów. No tak, chyba muszę się odnieść. Ja nie chciałem nikomu tu noża w serce wbijać, ja tylko chciałem zwrócić uwagę na pewne fakty, że no jednak mamy to rolnictwo, jakie mamy. Ale żeby nie było tak strasznie, no to może powiem jednak o kilku rzeczach, tylko jeszcze od początku. Konkurencyjność. Zakazane dla rolnictwa słowo. Powiem, co miałem na myśli. Tu nawet nie chodzi mi o rozwój eksportu. Miałem na myśli raczej to, że jeśli my nie damy naszym producentom szansy na produkcję żywności u nas, to po prostu będziemy musieli korzystać z importu. I to znaczy nie chodzi o eksport, tylko o to, żeby uniknąć zwiększenia importu. Tak? Znaczy nasze płatności, nasze wsparcie, nasza polityka rolna nie jest oderwana od tych dokumentów, które Pani Justyna tu przywołuje, bo przecież nasze płatności bezpośrednie są zgodne z tymi przepisami. My płacimy za rolnikom za działalność pod warunkiem, że są spełnione zasady wzajemnej zgodności. Na przykład w ramach wzajemnej zgodności jest ochrona tych różnych dóbr publicznych, o których Państwo mówicie, że należy je wynagradzać. Między innymi właśnie zwiększony jest coraz większa jest ta funkcja wynagradzania za te dobra publiczne, bo jeśli my jako państwo, czy jako Unia Europejska za to nie zapłacimy, to rolnik z rynku tej opłaty za to nie otrzyma. Wtedy właśnie przegra konkurencję z żywnością z zagranicy, która tych standardów nie spełnia, tak? W obecnej już perspektywie rozszerzono ten wymóg, wprowadzono płatność za zazielenienie, ona jest stosowana obowiązkowo i my oczywiście też to stosujemy. 30% płatności idzie na płatność za zazielenienie. W nowej perspektywie, to co jest w tych dokumentach na przyszłość, to wszystko jest jeszcze silniej podkreślone. I to mam na myśli, mówiąc o tym, że te kwestie środowiskowe są mocno obecne w tej debacie publicznej w tej chwili, nie tylko w debacie w Polsce, ale również na forum unijnym. Stanowisko Polski do obowiązkowych ekoschematów tak zwanych, które Pani była uprzejma przytoczyć na posiedzeniu SCA. Ostatecznie w zeszłym miesiącu Polska poparła bardzo wysoki, naszym zdaniem, odsetek 20% na obowiązkowe ekoschematy, czyli 20% płatności będzie przeznaczone na ekoschematy, a prawdopodobnie nawet więcej, dlatego że stanowisko parlamentu jest jeszcze wyższe i pewnie ustalenie kompromisowe będzie na wyższym poziomie, przynajmniej w tej chwili wszystko na to wskazuje. Wzmocniona będzie warunkowość, wzmocnione będą też minimalne odsetki wsparcia łącznie WBR-u na działania środowiskowe i klimatyczne. To wszystko w tych dokumentach oczywiście jest. Polska zagłosowała za przyjęciem tego kompromisu i oczywiście będziemy to stosować. Będziemy też stosować strategię od pola do stołu, niezależnie od tego, w jakim kształcie ona ostatecznie zostanie przyjęta, bo do tego też będziemy zobowiązani. W tej strategii jest mowa między innymi głównie o tym jest ta strategia, o takim nacisku na zrównoważone gospodarowanie. To oznacza, że we wszystkich naszych działaniach, jak będziemy je w tej chwili projektować na nową perspektywę, będziemy musieli uwzględnić to gospodarowanie zrównoważone. To oznacza, że musimy wziąć pod uwagę właśnie na przykład te obszary, w których trzeba to wsparcie ukierunkować tak, żeby o to środowisko zadbać bardziej niż w tej chwili, albo żeby zwrócić uwagę na pewne aspekty, które do tej pory nie były wystarczająco dopieszczone. To nie jest tak, że Polska działa sobie niezależnie, że dobra Unia Europejska
mówisz o środowisku, a my robimy wbrew. Nie, my robimy zgodnie z tymi przepisami te płatności i całą politykę rolną, więc no, nie, chyba nie jest tak, że... Panie Naczelniku, a czy ja mogę zadać pytanie? Tak, oczywiście. Ja sobie tak policzyłam, jeżeli 20% na ekoschematy, 60% na pewno na płatności bezpośrednie, tak mniej więcej wychodzi. Mówimy o pierwszym filarze. Tak, z pierwszego filaru jeszcze mniej więcej 5% idzie na mechanizmy rynkowe, to razem mamy 85%. I na co te 15% w pierwszym filarze zostaje? Bo ja trochę się zgubiłam w tej kalkulacji. Dobrze, to skoro o szczegółach, to powiem tak, 20, co najmniej 20% na ekoschematy tych jest w dokumencie Rady. Do 15% możemy przeznaczyć na płatności związane z produkcją. To są te płatności sektorowe, które jeśli mogę, one też mają aspekty środowiskowe, bo mówiliśmy tu przed chwilą między innymi o strategii białkowej. Jednym z elementów tej strategii białkowej jest wsparcie produkcji roślin strączkowych. Po prostu nie da się zastąpić soi, nie produkując w Polsce roślin białkowych, strączkowych, które mogłyby być wykorzystane jako alternatywa dla tej soi. Więc o to też tak naprawdę walczyliśmy, żebyśmy mogli przeznaczyć większe pieniądze na płatności do roślin strączkowych, białkowych, a co więcej, żebyśmy mogli je przeznaczyć w taki sposób, jaki naprawdę tego potrzebujemy, żeby to zaczęło działać, bo w tej chwili Komisja Europejska ograniczała nam możliwości stosowania tych płatności, zasłaniając się zasadami Światowej Organizacji Handlu, mówiła, że no możecie płacić, ale produkcja nie może rosnąć, więc była w tym jakaś taka sprzeczność, która nas ograniczała. Tutaj prawdopodobnie uda się to przełamać, ten problem, więc na pewno planujemy płatności do roślin strączkowych, na pewno po tej stronie podażowej, tak, żeby dać bazę do produkcji, poprawić te warunki produkcji roślin białkowych w Polsce. To jest między innymi właśnie alternatywa dla soi, jedno z tych działań całego tego pakietu białkowego. Płatności do zwierząt. One też będą musiały być robione w zgodzie ze strategią od pola do stołu, czyli również w sposób zrównoważony. Patrzymy. Panie Naczelniku, przepraszam, to ja sobie pozwolę dopytać. Jeżeli mówimy o płatności do zwierząt, to mówimy o czymś takim jak płatność dobrostanowa, która teraz weszła w zeszłym roku w życie, czy mówimy o warunkowości? Nie, mówimy o płatności do bydła, do krów, do owcach, do kóz, czyli te stricte sektorowe płatności, które też już w tej chwili mają zaszyte pewne rzeczy, tak? Są limity, żeby one trafiały do małych gospodarstw. Zastanawiamy się, na ile one powinny być połączone z wypasem ekstensywnym, podkreślam, bo nikt nie myśli oczywiście o wspieraniu produkcji takiej intensywnej z tym wypasem przekraczającym jakieś powiedzmy półtora sztuki dłużej. Więc oczywiście przyglądamy się tym rzeczom i pamiętamy o strategii, o tym, że musimy uwzględnić zrównoważony rozwój. No to tam są te elementy i my oczywiście będziemy musieli je uwzględnić i w planie strategicznym wykazać. A pasze eko, bo od razu się zapytam, tak, bo my mamy problem z ekologicznymi paszami właśnie w Polsce i mamy również problem z ekologicznymi stadami zarodowymi w Polsce. Głównie importujemy i to też hamuje jakby rozwój rolnictwa ekologicznego. Czy takie działania są też przewidziane i czy one są bardziej widziane w ekoschematach? Czy one również wejdą w te 15% płatności do produkcji sektorowej? Znaczy ja prawdę mówiąc nie bardzo jestem w stanie odpowiedzieć na problem pasz ekologicznych, ale generalnie problem białka jest złożony, dlatego że my możemy płacić rolnikom za różne produkcje, a nie do końca producenci pasz są tym surowcem zainteresowani, więc cały łańcuch niestety jest do przerobienia i zastanowienia się, jak tu zrobić jakieś działania, no takie bym powiedział kompleksowe, żeby to zadziałało.
No dobrze, ja mogłabym tutaj chociaż zadać pytanie albo powiedzieć to, że płatność jest do białkowych, do motylkowatych, to ja jestem jedną z tych sprawców, żeśmy walczyli jeszcze z ministrem Jurgielem i dzięki niemu udało się to, że ta płatność jest, bo na czym to polegało? Po co nam soja genetycznie modyfikowana? Wiadomo, że manipulacja genetyczna w łańcuchu DNA i w ogóle to jest dioksyna trucizna, więc te płatności, że są, tak jak pan mówi, żeście się starali, to ja powiem, że 5 lat nas to kosztowało, żeby do tego doszło, ale dobrze, że jest. Ale o tym, że 175 milionów z filaru drugiego przeszło na konwencję, na filar pierwszy, to też jestem zbulwersowana, bo gdyby nie było tak, że zabierałoby się z tej ekologii te pieniądze, to na pewno byłoby inaczej. 5 milionów złotych to jest w granicach bardzo dużo, poszło na promocję ekologiczną Eko Europa, gdzie nic nie wniosło, nie powiększyło rolnictwa rozwoju, nie rozwiązało, nic nie zrobiło. Czy to nie były wydane pieniądze do 21 krajów, tak jak Singapur, Ameryka, Istanbul, to tam się nic nie sprzedaje i żadnego z tego korzyści nie było. Czy to nie było poronione i dostała to jedna organizacja, już nie będę mówić jaka. Czy nie lepiej to było te pieniądze przeznaczyć na żywność do dzieci, do przedszkola, gdzie dzieci nie mają wyboru, co jedzą, bo to, co dostaną, to zjedzą, i do szpitali, i tam właśnie, gdzie ta żywność najwyższej jakości ekologiczna jest potrzebna. Dobrze, dziękuję za ten głos. Ja powiem tak, mamy już godzinę z grubsza za sobą tej rozmowy i duże zainteresowanie na Facebooku, w mediach społecznościowych. Ludzie do nas piszą pytania, a czas się kurczy, więc ja pozwolę sobie teraz przekazać Pawłowi głos, żeby zadał jedno pytanie z tych wielu, które do nas nadeszły od internautów i osób, które oglądają. Bardzo dziękujemy za te pytania, zwłaszcza w kontekście takim międzynarodowym, które się tutaj pojawiają. Ja pozwolę sobie zadać z tej puli tutaj pytań, no dwa pytania, powiedzmy sobie. I takie pierwsze pytanie tutaj do przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oczywiście, jeśli pani Justyna z panią Danusią chcą się odnieść jak najbardziej. Pytanie brzmi: czy z uwagi na rywalizację USA i Chiny może dojść w Unii Europejskiej do luzowania regulacji, żeby utrzymać konkurencyjność na globalnym rynku? Znany jest przypadek Wielkiej Brytanii, która po Brexicie, wypracowując bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, była zmuszona do luzowania swoich regulacji. I odpowiedź w pierwszej kolejności poproszę panią Katarzynę Laskowską. Dziękuję bardzo za to pytanie. No, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o politykę handlową w rolnictwie. W związku z tym na to pytanie ja... To, co mogę powiedzieć, to możemy odpowiedzieć pisemnie, szerzej po konsultacji z ekspertem. Dobrze, to panie Tomaszu, poprosiłbym się o odniesienie do tego pytania. Ja też, polityka handlowa, ten jest mój konik, ale no, mogę tylko powiedzieć, że w zakresie planu strategicznego na nową perspektywę finansową, to w zasadzie są tak zaawansowane już prace, jeśli chodzi o przepisy, że nic nie wskazuje na to, żeby one się mogły teraz zmienić pod wpływem tego, co się dzieje. Tak? Znaczy tutaj debata jest już zawężona do tych tekstów, które są na stole, że tak powiem, na roboczo. Dobrze, czy pani Justyna z panią Danutą chciałby się odnieść do tego pytania? Mogę powtórzyć? Ja może najpierw poczekam, aż pani Danusia odpowie i ja bardzo proszę, tutaj ustępuję miejsce. No ja jako praktyk to powiem tak, że w tym roku 2020 byłam 25 raz na targach światowych w Biofach i przez cały okres 25 lat też na tym stoisku byli ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki i byli z Chin. Do dzisiaj, nawet w tym roku 2020, nikt nie wierzy w Chiny, w żadną żywność najwyższej jakości, żywność, która w ogóle do czegokolwiek by się nadawała. Jeżeli o handel to się nie znam, ale nic bym tam nie kupiła, nic bym od Chin nie zjadła.
Dobrze, to ja może spróbuję, bo to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę. Dlatego, że z jednej strony ta jest oczywiście rywalizacja pomiędzy tymi państwami, ale trzeba zobaczyć, że w wymiarze takich korporacji międzynarodowych, chociażby jak Smithfield, jest przekazywanie technologii też własności firmom z Chin. I w tej chwili jest już tak, że Chińczycy produkują zgodnie z takimi wyznaczeniami, jeżeli chodzi o przemysłową, to intensywną, ten intensywny chów zwierząt, to absolutnie po taki, zgodnie z taką praktyką, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych, ale już również wchodzą na teren Stanów Zjednoczonych, jest coraz większy z tym problem, dlatego że przede wszystkim w sposób taki bardzo barbarzyński gospodarowują odpady, pojawiają się już w 7 stanach gag law, tak, czyli to prawo, które zakazuje nagrywać, mówić w ogóle o tym przemysłowym chowie zwierząt. To są bardzo w ogóle niebezpieczne zjawiska. Z drugiej strony mamy taką sytuację, w której znaczy Wielka Brytania się osłabiła bardzo negocjacyjnie, jeżeli chodzi o to, przynajmniej wychodząc z Unii Europejskiej, dlatego że musiała poszukać sobie jakiejś grup, znaczy musiała sobie poszukać innego kółka wspólnego interesu i trafiła na państwa, które po prostu grają bardzo agresywną politykę rolną na świecie. Ale z drugiej strony my jako Unia Europejska jesteśmy, bo my bardzo dużo eksportujemy do Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że około 30-40% wszystkiego to jest tak naprawdę eksport do Stanów Zjednoczonych. Więc jakby dlatego pojawiły się różne rozwiązania typu CETA, TTIP i tak dalej, czyli próby obejścia rund podczas Światowej Organizacji Handlu, które były blokowane przez aktywistów właśnie ekologicznych, społecznych, praw człowieka i usiłowano to robić umowami bilateralnymi. I trzecia rzecz jest taka, której ja bym tutaj upatrowała nadzieję i tutaj jakby też zgodzę się wyjątkowo ze zdaniem pana Tomka, że jednak Unia Europejska jako obszar gospodarczy, jeżeli chce znaleźć jakieś swoje miejsce z takim najmniejszym zapleczem tak naprawdę ziemi i możliwością produkcyjną na światowym rynku żywności, to musi wybrać jakość, musi wybrać jakość. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że my mamy tutaj, znaczy my jesteśmy też regionem, który jest najbardziej aktywny tak obywatelsko i konsumencko, jeżeli chodzi o przyjmowanie pewnych rozwiązań. To, że mieliśmy wieloletni spór o dopuszczenie właśnie żywności genetycznie modyfikowanej w Unii Europejskiej, to, że mieliśmy wieloletni spór pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, jeżeli chodzi o raktopaminę, czyli hormon wzrostu podawany trzody chlewnej w Stanach Zjednoczonych, my tego jako po prostu konsumenci w Unii Europejskiej nie chcieliśmy. Tak, mimo zagrożeń właśnie ze Światowej Organizacji Zdrowia, handlu, przepraszam, arbitrażu, próby ukarania nas i tak dalej, to ja myślę, że no musimy po prostu w tej polityce międzynarodowej rynków znaleźć sobie właśnie tą niszę, może nawet to nie jest dobre słowo nisza, ale jakby to pole takie związane z jakością. Dlatego ja właśnie krytycznie podchodzę do próby rozwijania polskiego rolnictwa w oparciu o wysokoskalową, mocno uprzemysłowioną produkcję, dlatego że za chwilę moim zdaniem będziemy tym opuszczonym stateczkiem, gdzie wszyscy dookoła będą robić inaczej, a my będziemy skazani bardzo mocno na rozgrywki pomiędzy rynkiem rosyjskim, rynkiem chińskim, nie wiem, może będziemy do Bangladeszu również eksportować, tak? A to po prostu te, bardzo tymi dużymi graczami. Więc ja nie wiem, czy to udało się chociaż trochę odpowiedzieć na to pytanie, jak my będziemy zachowywać przy tych różnych, że tak powiem teraz, rozgrywkach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dziękuję bardzo za te wyczerpujące odpowiedzi. Ja mam jeszcze tutaj kolejne pytanie, pozostaniemy w tej sferze międzynarodowej. Temat właściwie, który jest nam bliski wszystkim, to znaczy czy pandemia koronawirusa ma potencjał, żeby okazać się tutaj paradoksalnie szansą dla polskiej polityki rolnej w kontekście na przykład przerwanych łańcuchów dostaw czy wydłużonego czasu oczekiwania na towary i też pozwolę sobie odwrócić kolejność. Jako pierwszą odpowiedź poproszę panią Danutę Pilarską. Mi jest ciężko powiedzieć, jak to ma, bo ja powiem tutaj z kolei znowu z tej wsi tutaj jako praktyk, że w pandemii to ja nic nie odczułam złego, tylko dobrego,
bo drzwiami i oknami się wszyscy tu do mnie zwracają o żywność. Mamy warzywa, mamy marchew, mamy ziemniaki, mamy buraczki, wszystko takie smaczne, takie dobre, takie zdrowe. Taką mamy aptekę na polu i ludzie, którzy do tej pory tu nie przyjeżdżali, to po wszystko przyjeżdżają i dla nas ta pandemia, bo tych masek na wsi też nie nosimy, bo nie musimy. To, co się odżywiamy, jemy najczęściej kiszonki, bakterie kwasu mlekowego, to ja wierzę w to, że nikt od nas tego koronawirusa nie dostanie. Więc dla nas ten świat, który jest w mediach, to jest takim światem jakby przekazanym i nienaturalnym, chociaż zdaję sobie sprawę, że to może to być, ale w sumie nam nic złego ten koronawirus nie zrobił i myślę, że jakby ludzie inaczej myśleli, nawet ci rolnicy, którzy po prostu są rolnikami, mają ziemię i ode mnie kupują warzywa, to proszę sobie wyobrazić, do czego doszło. Więc no nie wiem, czy to odpowiedziałam na to pytanie jak potrzeba, ale ja tylko mogę o tym powiedzieć, co tutaj widzę i co tutaj mam. Dla nas to jest więcej pieniędzy, więcej pracy, bo musimy to wszystko jakoś ogarnąć, pakować i te zamówienia realizować, a przy tym jesteśmy jeszcze bardziej zdrowi. Dziękuję bardzo Pani Danuto za tą perspektywę, tutaj praktyka. Natomiast poproszę o głos Panią Justynę Zwolnińską. Koronawirus spowodował na pewno to, o czym mówił Pan Tomasz. Tak, mieliśmy przez chwilę przerwane dostawy przede wszystkim materiałów paszowych dla zwierząt. Akurat branża mleczarska miała takie największe problemy z tym w Polsce i generalnie jest rzeczywiście tak, no jakby uzależnienie od bardzo znaczącego środka produkcji w takich długich bardzo łańcuchach dostaw, tak, pomiędzy no właśnie nawet kontynentalnych, no pokazuje, że w momencie, kiedy jest tak duże zagrożenie jak epidemia, to ten łańcuch po prostu tego nie wytrzymuje. I to jest podkreślone i w strategii od pola do stołu, to jest teraz podkreślone w bardzo wielu dokumentach dotyczących polityki rolnej, że duże zagrożenia też, ale też związane na przykład z epizootiami, tak, w momencie, kiedy się rozprzestrzeniają choroby zwierzęce, w momencie, kiedy na przykład się rozprzestrzenia choroba niebieskiego języka, tak, z uwagi właśnie na zmiany klimatyczne. To wszystko powoduje, że trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy transportować na takie duże odległości. W przypadku żywych zwierząt też trzeba się na to zastanowić z uwagi na humanitarne, po prostu etyczne podejście do tych istot. Z drugiej strony zmieniły się pewne, to o czym Pani Danuta wspomniała bardzo, zmieniło się podejście konsumentów, tak? Z jednej strony jest większe zrozumienie, że żywność to zdrowie, tak? Zaczyna się łączyć te rzeczy. Też kwestia tego, że zostało to przekazane na targ żywności w Chinach poprzez to, że się zbliżamy właśnie do gatunków dziko żyjących, tak? Bo to jakby podobno nietoperz, tak, to też jakby pokazuje, że trzeba zadbać o ten wymiar jakości tej żywności. Ja myślę, że konsumenci też to zobaczyli w tej perspektywie. I druga rzecz, i to też było też bardzo widoczne, zwłaszcza na początku pandemii. Ja nie wiem, są statystyki, które to pokazują, już ktoś chyba to policzył, ale ja nie wskażę teraz Państwu źródła, jak bardzo właśnie wzmocnił się ten bezpośredni łańcuch pomiędzy konsumentem a producentem pod wpływem COVID-u w Unii Europejskiej. W Polsce również ludzie zaczęli sobie szukać takich zaniepokojeni, na przykład, że nie może być dostaw żywności, to nagle się okazało, że ten rolnik, który jeszcze w dodatku produkuje dobrze, z szacunkiem dla konsumenta, tak, chcąc mu dostarczyć jak najdobrej żywności, to jest na wagę złota, tak? Dlatego, że to jest nasze zaplecze, tak? Więc można powiedzieć, że są te ciemne strony i te dobre strony COVID-u, tylko pytanie jest, na jaką skalę one się przełożą. Czy one się przełożą rzeczywiście tak, że weźmiemy teraz, znaczy zupełnie inaczej pomyślimy o tej polityce rolnej i jakby zorientujemy się, że chroniąc środowisko, tak, i skracając łańcuchy dostaw, to są nasze największe dwa bezpieczniki związane z przyszłą produkcją rolną i bezpieczeństwem żywnościowym. Bardzo dziękuję i przekazuję głos panu Tomaszowi Figurskiemu.
No, ja tu chyba też wiele więcej nie odkryję. Faktycznie zdaje się, że to jak w każdej dziedzinie były sektory, które ucierpiały mocniej, były sektory, które zyskały. Przykład, o którym mówiła tu pani Pilarska, to pokazuje najlepiej, tak? Ale mieliśmy też sygnały, że właśnie w sektorach na przykład wołowiny były problemy, więc no to pewnie tak jak ze wszystkim. Jedni skorzystają, inni nie. Pewnie wymusi to jakieś dostosowania. Wierzę w taką zdolność przystosowania się naszych rolników i taką gospodarność po prostu, która im pozwoli zareagować na te wyzwania. Bardzo dziękuję. I pani Katarzyna Laskowska w odniesieniu do tego samego pytania. Dziękuję bardzo. W zasadzie już niewiele mam do dodania, bo ja zgadzam się jak najbardziej, że sytuacja pandemii, szczególnie zamknięcia pewnego, wymusiła, po pierwsze powodowała to, że miała wpływ na to, że rozpadały się krótkie łańcuchy czy dłuższe łańcuchy dostaw ze względu na to, że wypadały niektóre ogniwa. A z drugiej strony dała możliwość właśnie rozwoju tej sprzedaży bezpośredniej między producentem, rolnikiem a konsumentem. I równocześnie też tutaj mogę potwierdzić to, co mówi pani Justyna, że obserwowany jest właśnie trend wzrostowy poszukiwania tej żywności takiej, która jest produkowana przez rolnika w sposób z szacunkiem dla konsumenta, dla ziemi, dla zwierząt. Także jak najbardziej tego typu trendy tutaj się pojawiły. No pytanie jest, na ile one się będą utrzymywać, jak będzie można je zagospodarować, żeby właśnie myśleć o tym lepszej sytuacji rolników i rolnictwa. I wydaje mi się, że tutaj w jakiś sposób odpowiedzią też jest właśnie strategia od pola do stołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. To były dwa pytania, które znalazły się na Facebooku. Pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie na koniec naszej dyskusji, które pojawiło się na Zoomie. Jak ministerstwo zamierza wesprzeć producentów konfekcjonujących żywność, borykających się z problemem dostępu do surowców, spełniających normy najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów? Bardzo proszę, może pan Tomasz Figurski. No, prawdę mówiąc, nie wiem, co powiedzieć. W ramach tej działki, którą ja się zajmuję, no to tutaj jakichś specjalnych programów dla producentów konfekcjonujących żywność nie ma, ale to z prostej przyczyny. Ja się specjalizuję w płatnościach bezpośrednich i po prostu takie instrumenty tu nie są przewidziane, więc no, być może coś w tym temacie jest, ale ja niestety nie jestem w stanie tutaj znaleźć odpowiedzi. Na pewno nie ma takiej możliwości w ramach płatności bezpośredniej. Przepraszam bardzo, czy ja mogę? Przepraszam, że tak, panie Tomaszu, dlatego że ja rozumiem, że to nie jest akurat w pana kompetencji, w kompetencji pana departamentu, ale niech pan zobaczy, jeżeli popatrzymy na płatności, które dostają rolnicy, to jeżeli nie zmienimy tego, że dostają płatności również ci, którzy używają bardzo dużo glifosatu i czy innych pestycydów, do tego stopnia, że my mamy pozostałości w żywności, którą później wszyscy codziennie spożywamy, to sytuacja się nigdy nie zmieni. I o tym ja dokładnie mówiłam, tak? My musimy myśleć, planując środki finansowe, nie w sposób rewolucyjny oczywiście, ale taki w sposób transformujący, żeby dostawał ten rolnik czy ten producent rolny, który nie potrzebuje walić tej chemii w takiej ilości, że później jest to zagrażające naprawdę dla zdrowia i dla życia, czy zwierząt, czy samych w ogóle rolników, którzy stosują te preparaty, czy dla zdrowia i życia ludzi. I o to chodzi, żeby tak myśleć mechanizmami płatnościowymi, żeby później ci producenci, o którym tutaj pisze osoba, która zadaje pytania, nie stanęli w sytuacji takiej, że nie mają surowca, w którym właściwie w ogóle, znaczy nie mogą dostać surowca, w którym nie ma pestycydu.
No dobrze, ale jeśli mogę tak od razu się odnieść. My nie mamy takiej możliwości, żeby nie zapłacić płatności bezpośrednich w tej chwili rolnikom, bo używają pestycydów albo używają ich, dopóki używają w sposób dopuszczony przepisami, to nie mamy możliwości, żeby nie zapłacić. Chyba nie jest to propozycja taka, żebyśmy nagle przestali płacić płatności bezpośrednie wszystkim poza rolnikami ekologicznymi. Nie, to nie jest propozycja taka. To jest propozycja taka, żeby płacić więcej tym, którzy nie stosują glifosatu, żeby inni... No dobrze, ale czy te wszystkie narzędzia, o których mówiliśmy, które są wpisane w strategię Farm to Fork i nowe przepisy o wspólnej polityce rolną, czy to nie jest właśnie dążenie do tego? No ale absolutnie, ja się zgadzam, tak, to jest właśnie podstawa taka, żeby tak kreować wspólną politykę rolną. Tylko jak pan sam zauważył, bardzo duże znaczenie ma to, bo mamy nowy model dostarczania tej wspólnej polityki rolnej, tak, teraz w tym okresie programowania, więc bardzo ważne jest tak naprawdę, jak my pomyślimy o tym, żeby układać sobie te działania. I jeżeli wiemy, że mamy takie założenia już płynące jakby z polityki Unii Europejskiej, to możemy o tych kanałach dostarczania pieniędzy w Polsce również pomyśleć w ten sposób, żeby finansowo był doceniany rolnik, który nie desykuje swojej uprawy przed dostarczeniem jej konsumentom na polach, czyli nie wali tego Roundupu po prostu po to tylko, żeby dosuszyć ziarna. Generalnie taki, który próbuje odejść, poszukać innych metod, innych technik, żeby chronić swoje uprawy czy chronić swoją produkcję, ale w sposób ekologiczny i przyjazny środowisku. I moim zdaniem takie powinno być myślenie o wykorzystaniu środków finansowych w tym rozdaniu. Po pierwsze, wsparcie doradcze, ale rozumiem, że jakby to pana, znaczy to też może dotyczyć, bo to może się w prawie pojawić, ale przy płatnościach bezpośrednich i przy ekoschematach należy absolutnie myśleć o tym, żeby wynagradzany był rolnik, który właśnie nie ogranicza, minimalizuje użycie pestycydów i nawozów sztucznych właśnie zgodnie ze strategią od pola do stołu. Ja tylko to twierdzę, ja nie jestem osobą, która mówi dzisiaj zabieramy rolnikom konwencjonalnym. Absolutnie czegoś takiego nie wolno zrobić. Natomiast można użyć mechanizmów finansowych, żeby rolników konwencjonalnych przekonywać, że opłaca im się odchodzić od użycia chemii w rolnictwie, tak? Wspiera się ich w takiej decyzji, zabezpiecza się ich w takiej decyzji i pokazuje im się możliwości, żeby mogli właśnie przychodzić na to rolnictwo, które jest przyjazne ludziom, środowisku, zwierzętom i im samym tak naprawdę. Dlatego, że rolnicy żyją, właściwie rolnicy mają największy kontakt z tą chemią, która też bardzo negatywnie wpływa na ich zdrowie i zdrowie ich dzieci. Więc ja tylko to twierdzę, że jakby naprawdę myślenie o tym, jak idą instrumenty finansowe, ma zasadnicze znaczenie do tego, jak również rolnicy będą siebie postrzegali jako wykonawców tej wspólnej polityki rolnej. Mogłabym coś tutaj dodać? Tak, mogłabym. Proszę. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że są i wiemy o tym, że są tacy pseudorolnicy, którzy mają setki hektarów i żyją z dotacji obszarowych, ale na przykład pomidory ze siewu, których w ogóle nie ma na tym polu, w konwencji, nie w ekologii, dostają w granicach 3000 za hektar. Jak dalej to może tak być, skoro czy mamy za dużo pieniędzy, żeby to nie było kontrolowane, czy to jest specjalnie, że pewna ilość rolników celowo to sieje i dostaje i to jest bez kontroli. To jest naprawdę, nie powinno tak być. Czy mogę od razu odpowiedzieć? Proszę. Tak, proszę. Tak, znamy problem pomidorów, próbowaliśmy kontrolować to bardziej. Praktycznie tam okazało się, że są sytuacje, gdzie ta uprawa pozostawia, delikatnie mówiąc, wiele do życzenia. Przygotowaliśmy projekt rozporządzenia. Od przyszłego roku planujemy, żeby płatności trafiały tylko do tych upraw pomidorów, które są z rozsady, dodatkowo z minimalną obsadą roślin na hektar. Rozporządzenie jest po konsultacjach. Wszystko wskazuje na to, że uda się taki przepis wprowadzić i ograniczyć ten proceder, o którym pani mówi. Dziękuję.
Dobrze, proszę Państwa, my już mamy półtorej godziny rozmowy za sobą. Ostatnie pytanie, chciałbym Państwa spytać o to, czego oczekujecie Państwo od konsumentów, jakiej aktywności dzisiaj w Polsce, od polskich konsumentów, żeby rolnictwo było przyjazne ludziom i środowisku. Kto z Państwa chciałby pierwszy odpowiedzieć? Ja mogę zacząć jako to rolnik praktyk. Ja bym chciała od konsumentów, żeby idąc do sklepu wybrali produkt z zielonym listkiem. Produkt rolnictwa ekologicznego. I powiem, na czym to polega. To wcale nie jest dużo droższy produkt, ale tak normalnie to on jest bardzo tani. Bo jeżeli od takiego produktu człowiek czuje się bardzo dobrze, nie choruje, nie potrzeba iść dalej do apteki, to dodatkowo wszystkie pieniądze z tej żywności najwyższej jakości ma w kieszeni. Więc moim życzeniem by było i konsumentów bym zachęcała, dużo już zrobiłam, może jeszcze za mało, ale to nasz organizm zadecyduje o tym, czy ten produkt ekologiczny jest dla nas przyjazny, czy nie. Bo o zdrowej żywności, jak mówimy, to nie mówimy o żywności ekologicznej. To wszyscy o tym wiedzą, bo najwyższej jakości nie, ale na najwyższej półce w dietyce jest gryka, która w konwencji jest trucizną, bo gryka nie ma nigdy końcowej wegetacji, zawsze ma kwiaty i pół jest dojrzała i pół kwiaty. Więc co robią rolnicy nieekologiczni? Co robią? Roundup. I wtedy ta gryka jest gorzka i gryka, która powinna być na najwyższej półce w dietyce, kiedy powinna regulować, bo jest, to ona po prostu, organizm dalej choruje. A w ekologii gryka to jest tak słodka i smaczna i nie choruje. I jak to robi rolnik? Bo niektórzy mówią tak, no tu idzie zrobić, a tu nie idzie. Więc rolnik ekologiczny, gryka jest ciepłolubna, więc sieją ją na przykład na początku maja, bo dwa terminy są i wtedy w sierpniu skosi na pokos i kwiaty zeschną i wtedy muci. Albo sieje pod koniec kwietnia, pod koniec maja i wtedy czeka do przymrozków, kwiaty zmarzną i też można mucić. Także wyjście jest zawsze. Więc zapraszam wszystkich na produkty z zielonym listkiem, nie tylko u rolnika, ale w marketach są specjalne półki. To są wszystko produkty od nas, od rolników. Dziękuję. Kto chciałby z Państwa odpowiedzieć na to pytanie tym razem? To może ja teraz. Proszę. Żeby przepleść. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że oczekiwania w stosunku do konsumentów z naszej strony są takie, żeby konsumenci się aktywnie interesowali tym, co kupują, w sensie czytania informacji, chcieli się informować, chcieli się dowiadywać, jak wygląda ta produkcja, jakie są metody stosowane i tak dalej. I żeby wybierali taką żywność, która jest właśnie tą żywnością ekologiczną, zdrową, dobrą, bądź w sklepie, bądź bezpośrednio u rolnika. Tak jak tutaj było mówione, trend jest, zaczyna być w tym kierunku i warto go podtrzymywać, też informując zwrotnie konsumentów, czyli zachęcając ich do tego, żeby się proaktywnie zachowywali w takich sytuacjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę następną osobę. Panie Tomaszu, czy pani Justyna? No ja, pan mówiąc osobiście, nie mam specjalnych oczekiwań. Ja mogę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że zarówno my, jak i Unia Europejska w głosy konsumentów się wsłuchuje i to, co widzimy, jeśli chodzi o te propozycje Komisji Europejskiej, czyli te zwiększone, krótko mówiąc, zwiększone ambicje środowiskowe, zdrowotnościowe i tak dalej, to tak naprawdę przecież nie jest pomysł samej Komisji czy innych organów Unii, tylko to jest właśnie wynik
zmiany upodobań konsumentów, które są usłyszane i którym próbuje Unia wyjść naprzeciw, więc to, co mogę powiedzieć, to tylko to, że warto ten głos zabierać, żeby ten głos był słyszalny, bo jak widać, on przynosi efekt. Dziękuję. I ostatni głos, Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia. To ja może powiem tak przewrotnie. Ja nic nie chcę od konsumentów. Natomiast ja chciałabym bardzo dużo od polityków i od urzędników. Naprawdę. Chciałabym, żebyście Państwo wprowadzili zakaz desykacji na polach, żebyśmy nie musieli jeść produktów z glifosatem. Chciałabym, żebyście ograniczyli antybiotyki podawane prewencyjnie w produkcji zwierzęcej, żeby nasze dzieci nie musiały jeść mięsa z antybiotykami. Chciałabym, żebyście natychmiast rozpoczęli prace legislacyjne, żeby były zielone zamówienia publiczne, żeby dzieci w polskich szkołach i przedszkolach mogły jeść żywność właśnie dostarczaną lokalnie, wysokiej jakości i to właśnie od rolników ekologicznych. I chciałabym bardzo, to ja mam takie życzenie i ze strony konsumentów, ale też ze strony organizacji, dwa takie życzenia mam. Chciałabym, żebyśmy przestali straszyć polskich rolników strategią od pola do stołu, Europejskim Zielonym Ładem, żeby zaczęli być rzetelnie i prawdziwie informowani o tym, jakie są też dla nich szanse i jakie korzyści finansowe w tym, bo do tej pory niestety debata publiczna w taki sposób wyglądała w Polsce przy bardzo dużym przyzwoleniu władz publicznych. Przepraszam, ale muszę akurat skierować te słowa na Państwa ręce, chociaż wiem, że Państwo zapewne jakoś w tym nie uczestniczyli, ale tak to niestety z naszej strony wygląda. I chciałam powiedzieć jeszcze taką rzecz, jako przedstawiciel organizacji pozarządowej, właściwie 20 organizacji pozarządowych, bo tyle gromadzi Koalicja Żywa Ziemia i to z tych takich największych w Polsce, chciałabym bardzo, żeby nikt nam nie utrudniał dostępu do konsultacji publicznych, żeby rzeczywiście brano nasz głos pod uwagę i żebyśmy mieli takie same prawa w debacie o polskim rolnictwie, jakie mają na przykład związki branżowe, które, szczególnie te, które zajmują się mięsem, paszą i futrami. I ja sobie tego życzę, Państwu tego życzę i życzę tego polskim konsumentom, żeby oni mieli takie poczucie, że w Ministerstwie Rolnictwa również się o nich myśli, a nie tylko o innych grupach, powiedzmy, tak to zamknijmy. Dziękuję za ten głos. Myślę, że te życzenia zarówno skierowane do konsumentów i obywateli, jak i również do polityków, decydentów są jak najbardziej na miejscu i myślę, że dobrze wieńczą naszą rozmowę dzisiejszą. Tak, ja jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim panelistom, wszystkim, którzy tutaj zadawali pytania w ramach dyskusji. Mam nadzieję, że tematu nie wyczerpaliśmy. Na pewno w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi zainicjowaliśmy tą dyskusję dotyczącą wspólnej polityki rolnej, ale także tutaj wyzwań dla rolnictwa, które padły. Mieliśmy tą perspektywę praktyków, organizacji pozarządowych, ale także perspektywę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Odsyłam do mediów społecznościowych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. W przyszłości już niedługo kolejne tego typu spotkanie, między innymi druga edycja Forum Geopolitycznego. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia. Ja mam pytanie do pana Tomasza, czy my ewentualnie byśmy mogli tę dyskusję kontynuować w taki oczywiście bardziej formalny sposób. Teraz, dzisiaj? Nie, dzisiaj nie, ale czy można się z pismem do pana zwrócić na przykład, bo to ja rozumiem, że skoro się udało nam jakąś rozmowę nawiązać tutaj za pośrednictwem tego spotkania, za co bardzo dziękujemy, to rozumiem, że możemy ewentualnie też się jakimiś informacjami czy pytaniami zwracać. Proszę Państwa, zawsze każdy zapraszamy. Dziękuję. Dzwonić. Ja też mogę tylko potwierdzić, zapraszamy do tej rozmowy. Wszystkich może nie w tej chwili, bo okoliczności są wyjątkowe, ale oczywiście zapraszamy do kontaktu. Na każde pismo oczywiście odpiszemy, na każdy telefon odpowiem. I tym pozytywnym, koncyliacyjnym akcentem kończymy dzisiejszą debatę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.